szczęśliwie do Serbii. Dziś humory dopisują, no bo takiej wygranej oczekiwaliśmy, 40-6, to wynik, który robi wrażenie na wszystkich. Znaczy myślę, że wynik był sprawą drugorzędną w tym meczu. Było wiadomo, że ten mecz wygramy, nie boję się tego powiedzieć, bo byłyśmy w 100% pewne, że będzie dobrze. Dobrze, że właśnie tym meczem zaczęły się dla nas mistrzostwa, bo jak było widać, mieliśmy trochę problemów w ataku z uzyskaniem dobrego tempa, no ale myślę, że teraz będzie już tylko lepiej. Trudno gdzieś budować koncentrację na taki mecz, żeby 60 minut grać gdzieś tam swoje w obronie, nie spać, tak jak krzyczała Gosia Gawska, i wy między sobą nie śpi, to było nawet na trybunach słychać. No ale podobno dzięki takim spotkaniom odkrywa się klasę drużyny, także chodzi o to, żeby nikogo nie lekceważyć i grać na 100% w każdym meczu. Jakie plany na jutro? Czy już znacie swój rozkład? Wiemy, że macie dwa treningi tutaj w Krystalnej Dworanie. To wy wiecie więcej niż ja, bo ja nic nie wiem na ten temat, co jutro będzie się działo. Mam nadzieję, że dadzą śniadanie. Norwegia, Hiszpania, przed nami ten deser dzisiaj, jeśli chodzi o mecze w Zrenjaninie. Gdybyś ty miała typować zwycięzcę tego spotkania, to... Grubo się zastanowię nad zwycięzcą meczu z Hiszpanią. Niestety delikatna przewaga leży po stronie Norwegii, jeżeli chodzi... Boże, co ja pierwsze, wy mówicie o czymś innym niż ja! Za chwilę jest mecz Norwegia-Hiszpania. Kto jest twoim faworytem? Norwegia. Okej, to była OE, to zwykle w humorze, Patrycja Kulwińska.